Pojedynek majowy w Gelsenkirchen obserwowało ponad 50 tysięcy ludzi, może nawet około 60, nie wiem, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Teraz w grudniu ten pojedynek z Dmitrenką odbędzie się na obiekcie mniejszym, to jest kilkutysięczny obiekt w Szwerinie. Dla ciebie to ma jakieś znaczenie? Troszkę będzie ci może lżej, lepiej, a może zgoła odwrotnie? Jak to ty oceniasz? Powiem szczerze, że to nie ma dla mnie znaczenia, czy boksuję przy tak ogromnej publiczności. Na pewno fajna sprawa było zaboksować przy 60-tysięcznej publiczności, stworzyć historię polskiego boksu. No a teraz wracam oczywiście do normalnej hali. No, najważniejszy jest rezultat pojedynku, więc jak gdyby ja zresztą całe życie boksowałem na wyjazdach, przy pustych halach, przy troszkę większych halach, przy mniejszych halach, chociażby walka z Paulo Widozem w Benhall Green, gdzie jest troszkę specyficzny układ tej hali, gdzie są trybuny na górze, są blisko ringu, jest fajna atmosfera. No mam nadzieję, że kilku Polacy będą na tej walce i będą zadowoleni z mojej postawy, będzie słuchać polski doping, a ja będę chciał zrekompensować to swoją dobrą postawą w ringu, no i zwycięstwem, bo oczywiście jadę tam po zwycięstwo. Jeżeli mi nie wierzy w to, że mogę wygrać, to bez sensu jest wychodzić do ringu, dam z siebie wszystko znowu. Postaram się pokazać, że naprawdę mam wolę wojownika i mam nadzieję, że to wystarczy, żeby wygrać z Dmitrenką. Pojedynek z Aleksandrem Dmitrenką już 4 grudnia w sobotę. Kiedy udajesz się do Niemiec? Wyjeżdżamy w środę 1 grudnia. Chyba mamy otwarty trening, konferencja. 2-3 dni, wiadomo, piątek waga i sobota walka. Dziękuję ci serdecznie, Albert, i w imieniu swoim, całej redakcji Boxerorki, wszystkich naszych czytelników życzę ci jak najlżejszego i jak najładniejszego zwycięstwa z Dmitrenką. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam wszystkich czytelników Boxerorka.